Wtorek, 9 dzień października, Radosław Salamon, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Standardowo w studiu Adam Michalik, współtwórca tego programu i nasza skarbnica wiedzy. Adam, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Adam, kolejne zwycięstwo Chrobrego, dwa Głogów, jak mantrę powtarzamy, i KS-u Męcinka. No i pierwsze w końcu porażki Górnika Złotoryja i Gwardii Białęka. Myślisz, bardziej o tych porażkach mówię, myślisz, że to już będzie teraz miało przełożenie na... jakie to będzie miało przełożenie na dalszą część sezonu? Czy te potknięcia spowodują, tak jak kiedyś mówiłeś w przypadku Konfeksu Legnica, że systematycznie te zespoły będą gubić punkty, czy to raczej wypadek przy pracy? Sprawdzimy, wyjdzie to w prawdzie tak naprawdę, bo ciężko to powiedzieć. Jeśli chodzi o Złotoryjan, to ja już podkreślałem od jakiegoś czasu, że oni te spotkania na razie rozgrywali zespołami z dołu tabeli i troszeczkę bardziej mniej wymagającymi, i tutaj może być ten problem, bo wiemy, że już niejednokrotnie mamy zespoły, które są takimi drużynami wygrywającymi z zespołami, które są za nimi w tabeli, a przegrywającymi z górą. I myślę, że tak będzie właśnie w przypadku Górnika Złotoryja. Co do Gwardii Białęka, jestem tutaj spokojny. No, ten zespół pokazał od początku sezonu, że jest czołowym zespołem ligi i będzie walczył o ten awans do klasy okręgowej. I myślę, że akurat w tym przypadku ta porażka nic nie zmieni. Chciałem powiedzieć, że też właśnie przegrali z drużyną, która ma swoje aspiracje, która już w tym sezonie naprawdę potwierdziła tą fantastyczną i bardzo dobrą rundę z poprzedniego sezonu. Adam, zaczynajmy trzecią ligą. Jak zwykle trochę nas nie było na tej trzeciej lidze, ale w sobotę mieliśmy okazję oglądać rezerwy Zagłębia Lubin, które podejmowały Pniówek Pawłowice Śląskie, rywal na pewno niewygodny, rywal dobry. No i Adam już też podkreślał parę odcinków temu, że to może być rywal, który naprawdę namiesza w ścisłej czołówce. A jak było? Zobaczmy. Oglądając Pniówek, widzieliśmy, jaki to jest zespół, naprawdę mocny, charakterny, twardo grający, i się to pokazał. Miał pomysł w pierwszej połowie na kontrę i to było też widać. My wiedzieliśmy, jakie mają atuty. Udało nam się je jakby zatrzymać, ale w drugiej połowie po tej bramce na 2-0, no straciliśmy bramkę na 2-1, chyba się wtedy zaczął problem troszeczkę. No ale takie też są momenty, że... przepraszam, są takie momenty, że no, takie mecze trzeba przytrzymać. Dzisiaj zespół wygrał 2-1 i z większości na pewno spotkania za grę, posiadanie piłki, pomysł na to, jak graliśmy, można być zadowolonym. A z drugiej tej części końcówkę to, że nie pękliśmy i też przeciwko takim rywalom grający w taki sposób utrzymaliśmy wynik. Meczów to ja się nie boję, ale wiedzieliśmy wszyscy i byliśmy na to źli za ten mecz w Gorzowie, bo wiedzieliśmy, że byliśmy jak ten mecz wyglądał i wszyscy mieli tego świadomość. No, ale to jakoś nie miało przełożenia na to, że dzisiaj byśmy byli wystraszeni i szukali gdzieś tam alibi, że przegraliśmy w Gorzowie i dzisiaj musimy zagrać troszeczkę inaczej. Nie, my ciągle staramy się grać swoją piłkę, taką, która ma być widowiskowa. Jak pan wspomniał, mecz był naprawdę szybki, żywy i mógł się podobać publiczności, która przyszła dzisiaj. My przede wszystkim mamy jeden cel. Każdy mecz wyjść i wygrać. I to jest najważniejszy mecz po kolei, wygrywać. Ogrywać tą też młodzież, która dużo tych meczów też tutaj rozgrywa i widzimy, że to dla nich jest fajne przetarcie. A co z tego wyjdzie, to życie pokaże. My przede wszystkim skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Wiemy, jak nasi przyjaciele z Polkowic, oni głośno mówią o awansie, bo takie mają prawo. Jest to bardzo dobry zespół. Idą po swoje, ale widzimy, jak ta liga też wygląda. I my tydzień temu się potknęliśmy i oni się potknęli. Trzeba się koncentrować, naszym zdaniem, na tym, co robimy co mecz, a przede wszystkim rozwijać tych zawodników, bo dla nas celem jest to, żeby ci zawodnicy, co tu grają, częściej byli też tam. Adam, młodzi zawodnicy trenera Buczka, bo tak trzeba powiedzieć, praktycznie nie wzmocnieni nikim z pierwszego składu, bo wiemy, pierwsze Zagłębie grało w Gdyni w niedzielę z Arką, więc zawodnicy wyjeżdżali już na pewno dzień wcześniej. No i ci młodzi zawodnicy dźwignęli ten mecz. Ciekawe spotkanie na pewno, też trzeba oddać Pniówkowi, że grali dobrą piłkę, grali jak równy z równym, stwarzali sobie sytuację, no i ten mecz mógł się zakończyć różnie, aczkolwiek no to Zagłębie prowadziło w pewnym momencie 2-0, no i w zasadzie można powiedzieć, że częściowo kontrolowało mecz do straty tej bramki kontaktowej. No, mówię, otwarty futbol, przyjemnie się to oglądało, ale to, co podkreślamy, młodzież, jeszcze raz młodzież, która naprawdę w tym sezonie spisuje się fantastycznie. No tak, nie boi się grać
jeden na jeden. No, przeglądałem ten materiał, który został nagrany podczas sobotniego spotkania. Naprawdę fajnie to wygląda i ci młodzi zawodnicy, którzy są w tym zespole rezerw, widać, że oni chcą grać do przodu. Chcą grać do przodu i to jest bardzo ważne, bo to, tego widać efekty. Zagrania z pierwszej piłki, driblingi, wszystkiego jest dużo, ale jest też gdzieś ten spokój w defensywie i to jest też bardzo, bardzo ważne i na pewno wielka chwała dla całego zespołu, bo prezentują się bardzo dobrze i ja będę wciąż powtarzał to jak mantra. Zagłębie w tym momencie dla mnie jest najpoważniejszym kontrkandydatem dla Polkowicza, jeśli chodzi o awans drugiej ligi. No a jeśli to by udało się osiągnąć, no to naprawdę wielkie szapoba dla całego zespołu i dla trenera Buczka. No bo mimo wszystko widzimy, jaka jest różnica pomiędzy tym zespołem, który prowadził trener Piotr Jacek, a który prowadzi Adam Buczek. I to już nie chodzi o same wyniki, ale o styl gry. Zgodzę się, Adam, z tobą. Zadałem to pytanie też trenerowi i chciałbym zadać tobie. Po tym meczu wyjazdowym w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie potknęły się rezerwy Zagłębia Lubin, no teoretycznie trzeba powiedzieć jasno, słabszym rywalem. Teraz wyjazd do rekordu Bielsko-Biała. Rekord Bielsko-Biała w tym sezonie nie zwykł się, by przegrywać, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 3 zwycięstwa i 3 remisy. Rywal niewygodny. Myślisz, że gdzieś może przysporzyć kłopotów drużynie z Lubina? Nie. Przerwa na kadrę. Odpowiedź, która powinna wymowna, nam wszystko wyjaśnić? Wydaje mi się, że wymowna odpowiedź no, na miejscu trenera Lewandowskiego, biorąc pod uwagę to, jak prezentuje się zespół na szczeblu ekstraklasy, wysłałbym chłopaku z pierwszego zespołu na wyjazdowy mecz do Bielska. Niech troszeczkę powalczą, niech troszeczkę ich zawodnicy, którzy no, w rekordzie grają bardzo siłowo, niech troszeczkę ich poobijają i wtedy poczują to, że to w tej części lidze nie ma łatwo i myślę, że tak, to by było dobre, ale z drugiej strony, czy warto wybijać gdzieś z tego rytmu chłopaków, którzy grają w rezerwach, chociaż z drugiej strony można powiedzieć też, że grają Centralna Liga Juniorów i kilka innych rozgrywek, więc można spokojnie to poprzesuwać, ale mówię, do Bielska puściłbym pierwszy zespół, niech oni swoje wybiegają, na pewno im się to przyda. Adam, kolejne 3 punkty podopiecznych trenera Dobiego. Górnik Polkowice pokonuje Agroplon Głuszyna 2-1. Bramki Maciej Bancewicz i Michał Bednarski w 70. Łatwo nie było. Łatwo nie było, też jestem zaskoczony, ale liczy się to, co w sieci, liczy się to, co po ostatnim gwizdku, a to mamy kolejne 3 punkty. No i przyjemnie patrzy się w tabelę, 2 pierwsze zespoły, Górnik Polkowice i Zagłębie 2 Lubin. No tak, dziś czytałem wypowiedź trenera Dobiego, który też podkreślał, że był nieco zaskoczony tym jak ten, jaki przebieg miało to spotkanie, no bo gdy w 60 minucie Agropol doszedł do wyrównania, no to 30 minut na odrobienie strat, no ale Michał Bednarski, który w ostatnim czasie, można powiedzieć, jest w kapitalnej formie w B-klasie, no, pokazał też, że nie zapomniał, jak się strzela bramki na wyższym szczeblu rozgrywkowym i w tym bardzo trudnym momencie dla tego zespołu wszedł na murawę i zrobił to, co od niego się wymaga, czyli od tego napastnika wchodzącego z ławki, żeby w trudnych momentach właśnie pociągnął ten zespół i zdobył tę decydującą bramkę. No, wielkie brawa, no, bo widzimy, że to pojedyncze potknięcie, które miało miejsce tydzień temu, no, nie wpłynęło na zespół i myślę, że ta drużyna będzie się odbudowywać, choć bodajże bez 2 czy 3 zawodników aktualnie teraz będzie przebywać, bo na pewno Mateusz Madziak i Wojtek Galas przebywają we Włoszech na UEFA Regions Cup i nie wiem, czy tam jeszcze jedna osoba z Polkowic nie pojechała. 3 zawodników. Chyba Ciupka chyba pojechał jeszcze, no tak. Chyba jeszcze Kornel Ciupka. No, pojechali do Włoch, no i zobaczymy, jak sobie bez tych zawodników polkowiczanie będą radzili. Adam, cieszą 3 punkty rezerw Miedzi Legnica. Grali ze Stylionem Gorzów. Stylion podbudowany zwycięstwem z rezerwami Zagłębia. No i rezerwy Miedzi nie miały łatwo, bo... Do przerwy przegrywały. 1-0. Bramkę strzelił Łukasz Maliszewski dla Stylionu. Dopiero w 65 minucie wyrównanie Mateusz Miazga. No i do 85 minuty było 1-1. W 86 padła bramka samobójcza. No i w 90 Rafał Adamski dobił Stylon 3-1. 3 punkty na koncie podopiecznych trenera Belli. No to, do tego też się przyzwyczailiśmy, że Miedzianka, no, co prawda nie gra tak dobrze jak Polkowice i Zagłębie. Lubin, znaczy nie punktuje tak dobrze jak oni, no, ale prezentuje się na tyle dobrze, że no, ten spadek w tym sezonie nie grozi. Chyba tylko 3 punkty straty do 3. miejsca. No i nie grozi mi ten spadek, więc gdzieś ta środek stawki to będzie to, co w tym momencie będzie najlepsze dla tej Miedzi.
myślę, że ta młoda drużyna też będzie się rozwijała i o to w tym wszystkim chodzi, no bo najważniejsze to jest na tym szczeblu rozgrywkowym się utrzymać, a jeśli można dołożyć coś ekstra, tak jak to robi Zagłębie, no to jest tylko dodatkowy plus. Adam, zobaczmy tabelę ligową po 11 kolejkach. Na prowadzeniu KGHM za nam Górnik Polkowice, 27 punktów, 4 punkty mniej rezerwy Zagłębia Lubin. Na najniższym stopniu pod nim Ślęza, Wrocław. No i w tej pierwszej połówce oczywiście rezerwy Miedź Legnica, o tym o czym wspominałem. 18 oczek, czyli 3 punkty mniej niż trzecia w tabeli Ślęza, Wrocław, a 5 mniej niż drugie rezerwy Zagłębia Lubin. Dół ligowej stawki. Dwa zespoły z Gorzowa Wielkopolskiego po 7 punktów i Lechia Dzierżoniów punktów 8. My przenieśmy się do czwartej ligi tutaj. Mieliśmy ogólnie 4 pojedynki, można powiedzieć, derbowe w naszym regionie. My udaliśmy się do Ścinawy, aby zobaczyć pojedynek Odry Total Ścinawa z Prochowiczanką Prochowice. Poproszę o materiał wideo. Pierwsza połowa, żeśmy kontrolowali grę, tak troszeczkę byliśmy zaspani, nie było to ładne widowisko. Natomiast w drugiej połowie znacznie lepiej. Doszliśmy do pewnych wskazówek, które razem żeśmy z trenerem Fisterem dali naszym zawodnikom w szatni i realizowali to w drugiej połowie. Uważam, że zasłużone zwycięstwo, pewne 3 punkty i to bardzo cieszy. Na pewno druga połowa była pod kontrolą zespołu gospodarzy. Prowadzenie jednobramkowe utrzymywali dość długo, no, utrzymywali do bodajże 60 którejś tam minuty. Bramka po błędzie w kryciu naszego zawodnika, który nie zostawił wolnego dziedzinę, który no, nie miał dużo miejsca, żeby uderzyć głową. I na 2-0, bramka na 2-0 praktycznie no, już jakby przesądziła o końcowym rezultacie, gdyż moi zawodnicy, no, tak jakby zeszło z nich powietrze, przestali wierzyć, że mogą osiągnąć korzystny rezultat. Żal trochę pierwszej połowy, gdyż w pierwszej połowie stworzyliśmy 3 sytuacje znowu bramkowe i to naprawdę takie, które powinny być zamienione na bramkę. No niestety nie strzelamy i nasz dorobek jest z tego meczu zerowy. No tabela pokazuje, że zamykamy tabelę i czeka nas ciężka walka do końca o to, żeby z końca tabeli uciec. Chcielibyśmy, wiadomo, w każdym meczu grać o tą pulę punktów. Mamy teoretycznie tych przeciwników, patrząc na tabelę, już takich silniejszych praktycznie za nami, bo graliśmy z Chrobrym, z rezerwami, graliśmy ze Szczegomy, graliśmy z Jelenią Górą. No ale każdego przeciwnika szanujemy i tutaj z każdym przeciwnikiem będzie ciężko. Dzisiejszy mecz z Prochowicami też to udowodnił, bo naprawdę Prochowice grają bardzo twardą piłkę. Mamy parę kontuzji po dzisiejszym meczu, zobaczymy jak będzie w następnym meczu, ale na pewno cieszy to, że mamy takie wyniki. Ja do moich zawodników zawsze mówię, że praca, jeszcze raz praca w mikrocyklu treningowym, mamy 4 jednostki treningowe, to owocuje, jest fajna frekwencja na treningach i to wszystko się przekłada na wyniki. A co zamierzamy? No ugrać jak najwięcej punktów. No wiadomo, każdy trener, każda drużyna chce ugrać jak najwięcej punktów. Łapiemy te punkty, widzę, że drużyna już bardziej mądrze gra niż w tamtym roku, bo w tamtym roku troszeczkę meczów żeśmy zapłacili frycowego, w tym roku już jesteśmy bardziej dojrzałą drużyną i dlatego zdobywamy punkty. Tutaj już nie liczy się styl gry, liczą się punkty i moja drużyna to realizuje, z czego bardzo się cieszymy. No pojawia się taki strach. No na pewno to, że odszedł od nas Tomek Wasilewski, na pewno nam to nie pomogło. Kamil potrzebuje trochę czasu, żeby tutaj tą dyspozycję odzyskać sprzed kilku lat. Patryk jest młodym bramkarzem, co nie znaczy, że nie dostanie swojej szansy, również dostanie. No jest, mówię, jest taki lęk, strach i przestrzegam i cały czas z zespołem o tym też rozmawiamy, że wygracie w tej czwartej lidze. Kilka lat byliśmy nieobecni, jest kupa nowych zawodników, którzy dla nich jest to najwyższy szczebel w ich karierze, jeśli tak można powiedzieć, piłkarskiej. No mam nadzieję, bo ja cały czas wierzę w to, że gdzieś pójdzie to wszystko w drugą stronę i tych punktów zaczniemy, te punkty zaczniemy łapać regularnie. Nie? Znaczy powiem tak, od Raścinowa mamy taką szeroką kadrę, że tutaj wyskakuje jeden zawodnik, wskakuje następny z nas 24 zawodników, także myślę, że tutaj nie będzie problemu z zabraniem pierwszej osiemnastki w ten protokół meczowy. Ja się nie boję, no gramy, wiadomo, to nie są szachy, to jest gra kontaktowa. Gramy, wiadomo, że te drużyny, które weszły, jeszcze raz podkreślam, tak samo graliśmy, jak weszliśmy do czwartej ligi, zapłaciliśmy frycowe, potem dopiero żeśmy się uczyli tej gry taktycznej, podejścia do meczu. Musimy się tego spodziewać. Mamy teraz 3 beniaminków z rzędu, bo to Ruszów,
Prochowice, Rudna. Wiadomo, że te mecze będą bardzo ciężkie. To są takie mecze derbowe, które się rządzą swoimi prawami. Każdy tam chce sobie coś udowodnić, ale cieszy mnie to, że już skoczyliśmy na taki poziom, że no dajemy radę. No i na razie spokojnie, spokojnie. Mamy te 16 punktów. Uważam, że bardzo dobry wynik. Adam, brawo dla Odry Totalścinawa. Tak jak rozmawiałem z trenerem, praktycznie na ten moment, po 9 kolejkach, patrząc w tabelę, czwarte miejsce, bardzo dobre i mają już za sobą mecze z pierwszą trójką. Więc to gdzieś tam budzi nadzieję na to, że to miejsce, albo może nawet na poprawę tego miejsca w najbliższym czasie. Oby tylko nie przyszło zlekceważenie rywali. Tutaj brawo za ten mecz. Ja miałem przyjemność oglądać drugą połowę. Przyjemność, bo tak naprawdę Odra, w mojej opinii, zdominowała Prowiczankę w tej drugiej odsłonie. Prowiczanka praktycznie nie stworzyła żadnej groźnej sytuacji. Odra kontrolowała mecz. Dwie takie bramki, no powiedzmy, można było troszeczkę lepiej się zachować, to też mówił trener Pedryc. Ta druga, taka zawiesina wisząca z rzutu rożnego, błąd w kryciu, niepokryty na długim słupku zawodnik, no i piłka wpada do siatki, no ale to tak jest, no jeżeli się atakuje i przeważa, no to w końcu coś z reguły wpada. Co do Prowiczanki, mam wrażenie, że pojawia się trochę presja. Presja otoczenia, presja też w szatni, no bo wychodzisz na każdy kolejny mecz i mówisz sobie, no musimy się przełamać, musimy grać, musimy strzelić, musimy odbijać się od ligowego dna. Ale to jest też tak, że stajesz przed szansą, nie wykorzystujesz jednej, drugiej, popełniasz jeden błąd w obronie, drugi. No i mam wrażenie, że każda formacja wychodzi spięta na mecz. Mam wrażenie tego, że Prochowice mają problem z przestawieniem się na grę czwartą ligową pod jednym względem. W klasie okręgowej byli przyzwyczajeni do wygrywania i nie było sytuacji, a jeśli były, to były bardzo rzadko, że ktoś wychodził na prowadzenie w meczu z Prochowiczanką i że trzeba było gonić. No, w tym momencie no, co mecz mają taką sytuację i widać, że brakuje gdzieś tego impulsu, który dałby tej walki dodatkowej, tych wrócenia 120-130% koncentracji i zaangażowania, żeby za wszelką cenę odrobić te straty. No coś tutaj nie wychodzi. I no Prochowiczankę już pomijam właśnie, że ma problem z wyjściem na prowadzenie w meczu, ale też ma problem z gonieniem, a no bez tego jest ciężko wygrywać mecze, no szczególnie na tym czwartoligowym szczeblu, gdy no te zespoły są naprawdę mocne. Tym bardziej zespoły, które wykorzystują twoje błędy, tak jak mówimy. Adam, myślę, też że kiedyś defensywa nie jest problemem tutaj. Znaczy ja myślę, że w każdej formacji brakuje takiego ziarenka, bo sam myślę, Adam, pamiętasz, nie jest, nie jest jakoś problemem. Ale wiesz, rozmawialiśmy nawet w przypadku meczu z Wiktorią Ruszów, gdzie w opinii naszej no, Prowiczanka była lepsza i powinna wygrać, ale popełniła dwa błędy. Pamiętasz tą akcję ofensywną, gdzie Prowiczanka mogła zdobyć bramkę, poszła kontra, błąd obrońców. Tak, ale według mnie problem jest przede wszystkim w formacji ofensywnej. No, to jest po prostu, no, błędy na czwartoligowym szczeblu w defensywie będą się zdarzać, zdarzały zawsze i będą się zdarzać, no ale brakuje tych bramek. No, brakuje tych strzelonych to jest bramek to, i to jest przede wszystkim mają trzy sytuacje coś do przerwy, żadnej nie potrafią wykorzystać. I to jest największy ból Prochowiczanki, no bo jeśli ta Prochowiczanka wykorzystywała chociaż 50% tych sytuacji stuprocentowych, no to i by te punkty były, a tak to gdzieś ta nerwowość zawsze wchodzi, no bo pomimo tego, że sytuacje są i się nie wykorzystuje, no to jest wtedy problem ze zdobywaniem punktów, no i jeśli to się nie zmieni, no to naprawdę no ciężko może być ta przyszłość jesień, a przede wszystkim wiosna w wykonaniu Prochowiczanki, no bo no to utrzymanie no wcale nie musi być tak łatwo. Adam, no, trener Pedryc też to podkreślał, że no, ich ambicją jest w tym momencie utrzymanie, odbicie się od ligowego dna i trener Pedryc też uczula swoich zawodników, że tutaj już nie ma łatwych spotkań, tutaj no, trzeba grać z każdym. Teraz Włókniarz Mirsk, który wygrał bodajże 7-0 w ostatniej kolejce, rzucę okiem, tak, Włókniarz Mirsk, Wiktoria Ruszów, no rywal też może nie wymagający jakiś, nie wiadomo jak. Ale ten Ruszów, który pokonał też Prochowiczankę, tak, i Włókniarz Mirsk u siebie pokonuje ten Ruszów 7-0. No taki wynik idzie w świat, taki brakuje wynik... Brakuje takiego wyniku Prochowiczance i to właśnie, myślę, takie ja tak samo uważam. Jeden mecz, taki naprawdę zdecydowanie, że przeważamy od A do Z, nie popełniamy błędów. Strzelamy kilka bramek i ja myślę, że to w końcu ruszy. Adam, mówiliśmy o czterech derbowych pojedynkach. Kolejne zwycięstwo Chrobrego, dwa Głogów, to już też jak mantra od początku sezonu. Komplet zwycięstw, tym razem ze Spartą Grębocice 2-0.
pierwsza porażka Górnika Złotoryja 0-3 z Wąsoszu. No, to wiemy, że jest bardzo ciężki rywal i ciężki teren. No, trzeci mecz to Total Sinawa Prochowiczanka. No i Sparta Rudna pokonuje w Prochowicach Orkana Strzyżykowice 2-1. A to też jak gdyby z perspektywy Prochowiczanki, no nie najlepszy wynik, bo Rudna się oddala. Przede wszystkim z perspektywy Orkana, którego Rudna chyba już nawet wyprzedziła w tabeli dzięki temu zwycięstwu. Tak, bo Orkan ma 9 punktów też w tej chwili. No, a Rudna ma chyba 10, więc no, nie wygląda to dobrze, no, ale chyba tej najwięcej uwagi to wypada oddać meczowi w Wąsoszu. No, 3-0 Górnik i tak jak mówię, te pozostałe 5 meczów, które zostały z Utrejaną, to jest mecz z ligowym topem i zobaczymy, jak tutaj się spiszą podopieczni tenera Oleśkiewicza. No, nie odważa się powiedzieć, że będą mieli, że nie są w stanie wygrać z tymi zespołami z czołówki, no ale jakoś mam takie wrażenie, że to będzie jednak troszeczkę tendencja spadkowa, jeśli chodzi o ligową stawkę, no bo wygrać czy to z Strzegomiem, czy to wygrać z Chrobrym, no to nie będzie wcale prosto. Ja myślę, że no będzie nawet ciężko i będzie. Każdy punkt będziemy rozpatrywać, może nie w kategoriach sensacji, ale na pewno niespodzianki. No tak. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań czwartej ligi. Włóknia Szmirsk, Wiktoria Ruszów 7-0, Orla Wąsosz, Górnik Złotoryja 3-0, Sparta Grębocice, Chrobry 2, Głogów 0-2, Karkonosza Jelenia Góra, AKS Strzegom 1-1, Apis Jędrzykowice, BKS Bobrzanie, Bolesławiec 1-0, Orkan Szczedrzykowice, Sparta Rudna 1-2, Odra Total Ścinawa, Prochowiczanka Prochowice 2-0. Ligowa tabela. Po 9 kolejkach z kompletem zwycięstw Chrobry, 2 Głogów na prowadzeniu, AKS Strzegom 8 punktów mniej, Górnik Złotoryja 1 mecz rozegrany mniej, no ale tych punktów 8 straty. Przepraszam, AKS Strzegom 6 punktów mniej. Odra Total Sinawa na miejscu czwartym z 16 oczkami. No i w tej pierwszej części ligowej stawki jeszcze dwóch naszych przedstawicieli. Stal Chocianów na miejscu 7 oraz Orla Wąsosz na miejscu 8 z 11 punktami. Dół ligowej stawki otwiera tą drugą część tabeli Sparta Rudna 10 punktów. Orkan Szczedzikowice na miejscu 11 9. Prochowiczanka 4 i Sparta Grębocice 0. Czekamy na przełamanie Sparty Grębocice, bo to też zespół, który wierzymy, że jak już zapunktuje, to gdzieś pojawi się ta seria zwycięstw. Klasa okręgowa. Tutaj ze swoją kamerą byliśmy na pojedynku KS-u Legnickie Pole ze zrywem Kłębanowice. Poproszę o materiał wideo. Czym aspiracją jest wygrywać w każdym meczu, a tak jak wspominałem wcześniej, co będzie za kilka miesięcy, to się okaże, tak? Ja to chciałem podziękować chłopakom, bo ten mecz chcieliśmy przełożyć, bo wczoraj ślub brał nasz kolega Paweł w Wyszgradzie, praktycznie wszyscy byli na weselu. No i tu chwała chłopakom za to, że pojawili się o godzinie 10. Co prawda ciężko było ich dobudzić, ale pojawili się. Mam nadzieję, że to taki doping nie ma walkowerów. No i stało się, jak stało. Wygraliśmy 5-0 i cieszę się z tego naprawdę. Sam wynik mówi, mi się wydaje, pokazuje naszą grę w tym meczu, tak? No 5-0 jak najbardziej myślę, że zasłużenie, no kurczę, że duży wynik, ale no prawda jest bolesna. No KS zagrał fajny mecz, bardzo dobry. Ciężko się tutaj gra u nich na boisku bez dwóch zdań, a myślę, że mają zawodników, którzy jeszcze lepszą jakość pokażą, jak już przeniosą się na ich nowe boisko, tak? Będą mieli fajną płytę, będą mogli pograć piłką. No tutaj to jest taka siemiężna gra, tak? No gra gdzieś do przodu, szybko idą na tą piłkę, agresywnie. Bardzo dobry zespół. Mi się wydaje, że będą naprawdę bić się o awans. Ja bym chciał zauważyć, że my do tej pory graliśmy, to było 8 spotkanie bodajże, tak? I chyba 6 spotkań graliśmy na wyjeździe. I w każdym meczu strzeliśmy od 3 do 5 bramek na wyjazdach, tak? Gdzie były bardzo fajne boiska, bo graliśmy w Radwanicy, graliśmy w Kochlicach i na dużym placu wyglądamy zdecydowanie lepiej. To boisko, no to jak pan widzi, wygląda tak, jak wygląda. Ja chciałbym, żebyśmy się już z nim pożegnali i na tym nowym grali jeszcze lepiej. Tak? No trzeba oddać bez dwóch zdań Męcińce, że również zajmuje fotel lidera. Trzeba oddać szacunek. Nie chcę tutaj mówić, ale no mi się wydaje, że większe szanse tutaj Legnickie Pole będzie miało gdzieś na ten awans, tak? No z gry myślę, że inną grę, lepszą piłkę grają, a mówię jeszcze, jak wyjdą na lepsze boisko, to jeszcze lepiej, większą jakość pokażą. Czy klimat Serbów znamy, bo 2 tygodnie temu byliśmy tam na meczu pucharowym, udało się nam wygrać 5-2. I obawiam się, że Serby gdzieś tam rozpoznały troszkę naszą grę. Tak jak pan mówi, na specyficzny klimat, kibice są dość specyficzni, że tak to nazwę.
Ja też widziałem, co grają Serby, też mam na to jakiś pomysł i myślę, że te 3 punkty jednak przyjadą do Glińskiego Pola. Tak, mamy no 7 punktów. Myślę, że początek sezonu był takim momentem, gdzie powinniśmy nazbierać jeszcze trochę więcej tych punktów, bo po każdy mecz pokazywał, że mieliśmy każdego w zasięgu, tak? Brakowało takiej kropki nad i, a czego brakuje? No, awansowaliśmy o klasę wyżej, tak? To powinno zmotywować chłopaków, całą drużynę do tego, że trzeba trochę więcej jednak pracować na treningach, trzeba przychodzić na te treningi, a tutaj troszeczkę w drugą stronę to poszło. Adam, no dystans trenera Skwarka pożartował z tego, że chłopcy byli troszkę w teorii mniej dysponowani, bo w praktyce widzieliśmy jak to wyglądało. No, ten flow, ta finezja się pojawiła, 5-0 z lokalnym rywalem po dobrej grze. Gaz robi gaz. Nie, na serek już, prawdę mówiąc, to atmosfera robi swoje. No fantastycznie. Gdyby nie było atmosfery wokół KS-u Legnickie Pole, to myślę, że ci chłopacy by odpuścili i nie zbierali się na to spotkanie, no, mając za sobą ciężką noc, a tutaj naprawdę wszystko jest tak kibice, połączone, jest fajnie wszystko, to wszystko. Aż się chce. Naprawdę, widać, że się chce, bo powiem szczerze, no gdzieś radość bodajże przy 5. bramce czy przy 4. Pierwsza bramka chyba nowego napastnika, radość całej drużyny, wszyscy zbiegli się do linii, to buduje ten klimat, to buduje wynik. Tak jak mówisz, KS Legnickie Pole żyje piłką nożną i tego nikim nie zabierze. I tak jak słyszeliśmy też w opinii Dominika Łysaka, no jednak docenił klasę. 5-0 pełni zasłużenie. Tak, pełni zasłużenie, jeszcze gdzieś tam podkreślił, zestawił jednych i drugich. Chociaż w rozmowie ze mną też poza kamerami mówił, że no jedni i drudzy powinni się zameldować w tej 4. lidze, no bo 2 zespoły tak wywalczą Adam awans. Z tego, co wiemy, więc tej 1. dwójce powinny się zameldować obie te drużyny. Powiem ci tak, z tymi Kochlicami w tym sezonie to też różnie może być. No, ten zespół też załapał takiego gazu, że jeszcze nie skreślałbym ich. I tak jak wspomniałem już wielokrotnie, no czekam, co zrobi Męcinka. No, to jest po prostu dla mnie coś niewyobrażalnego w tym sezonie, co się tam dzieje. Wciąż mają komplet punktów, mają spotkania z całą czołówką, albo tą przysłową czołówką, czyli z tymi zespołami, którymi są zespoły też, które sportowo są bardzo mocne, tylko im nie idzie, tak jak Chobienia, Konfeks. No i tak, ale za sobą też chyba mecz z KS-em Lińskie Pole, który jest drugi, z Iskrą Kochlice, która jest trzecia. I Zawiszą Serby. I Zawiszą Serby, który jest czwarty. No to Zawisza Serby w tej kolejce, proszę Państwa, no 7-2. Męcinka wygrywa z tak silnym rywalem też, jakim jest na pewno Zawisza, więc no trzeba im oddać. Solidnym rywalem, który może gdzieś tam wirtuozów nie ma, ale gra taką solidną piłkę, która pozwala im regularnie punktować i naprawdę wielkie brawa dla Męcinki. No i ja mimo wszystko będę gdzieś tam utrzymywał, że czekam do pierwszej straty punktów, no bo często tak jest z zespołami, które pytanie, kiedy idą jak burza. No, wydaje mi się, bo że może być taka tak, sytuacja, że Adam, że już przyjdzie, a już będzie wszystko rozstrzygnięte. Może być podobna sytuacja jak w poprzednim sezonie z Pogonią Góra w pierwszej grupie Legnickiej A-klasy. Oni taką przewagę sobie zrobili jesienią, że nawet jak gubili punkty wiosną, no to już co z tego? Ja wiem, że nie ma co porównywać też klasy okręgowej do B-klasy, ale pamiętasz sytuację Wiewierzanki, wiesz, tak? Gdzie mieli chyba komplet zwycięstw na półmetku, ale Adam. To już poszedłeś trochę za daleko. To ja nie wiedzę, że aż tyle zawodników by odeszło, no ale nie daj Boże, jedna, dwie kontuzje kluczowych zawodników i też jest problem. Więc nie, no chodzi mi tylko, że chciałem podkreślić, że już w połowie może być taka przewaga, że nie będą w stanie jej roztrwonić. No mówię, nie, powiedzmy sobie szczerze, no nikomu nie życzymy, no ale kontuzja Adama Pałki z przodu i Michała Gołębiowskiego w bramce. No i też już jest. No myślę, że nie do końca. Byłby problem. Ja doceniam jak gdyby kolektyw KS-u. Ja też doceniam, ale szczególnie z bramkarzami jest ciężko grać bez bramkarza, tym bardziej, że ta liga no, jest naprawdę solidna. Jeszcze jedno spotkanie, tym razem fotorelacja Odra Chobienia, Iskra Księgienice. Poproszę o zdjęcia.
Odrachobienia wygrała trzeci mecz z rzędu. Tym razem podopieczni trenera Słowakiewicza okazali się lepsi od Iskry Księgienice. Co prawda w 40 minucie to goście za sprawą Patryka Pilichowskiego wyszli na prowadzenie. Pokonał on bramkarza bezpośrednio z rzutu wolnego, ale już 4 minuty później mieliśmy remis 1-1 po golu Przemka Kotlarza. W drugiej połowie mecz był wyrównany, ale to gospodarze zachowali więcej zimnej krwi i za sprawą Artura Czuby w 81 minucie przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Ostatecznie Odrachobienia pokonał Iskrę Księgienice 2-1. No troszeczkę odbili się zawodnicy Schobieni. 3 mecze z rzędu, 9 punktów, 2 mecze po... wszystko tak na styku. 2 razy po 3-2, teraz 2-1. No ale najważniejsze są punkty, bo było już źle, byli nisko w tabeli. No tak, a teraz można powiedzieć, że w tym momencie źle jest z Iskrą Księgienice. Przedostatnie miejsce, tylko 6 oczek na koncie, 7 już porażka w tym sezonie. No i pomimo tak naprawdę mocnej kadry, szerokiej kadry, no ten problem, ten zespół ma problem z zdobywaniem punktów. No i ciężko to gdzieś powiedzieć, z czego to się bierze. No, trzeba się przede wszystkim obudzić, no bo na razie oni i Huta gdzieś tam dołują w tej ligowej stawce. Jeśli tak dalej będzie, no to wiosna będzie ciężka. I kto wie, no, czy po kilku latach no, ta drużyna nie będzie musiała bronić się przed spadkiem do A-klasy. A to jeśli chodzi o, nie wiem, zespoły z gminy Lubin, no, to byłoby gdzieś tragiczne, no, bo wtedy no, na tyle bogata gmina, jaką jest gmina wiejska Lubin, no, nie miałaby w klasie okręgowej nawet żadnego zespołu. No, wszystko by grało tylko w A i w B klasie. No a szkoda, tak jak mówię, możliwości szczególnie finansowe gmina ma i fajnie by było, żeby no, któraś z tych drużyn, żeby to była Iskra Księgienice, bądź chociaż jakaś inna w tej klasie okręgowej występowała. Zgadza się, Adam, analizując tylko jeszcze inne wyniki. Wysokie zwycięstwa Płomienia Radwanice nad Chojnowianką, aż 6-1. Pogoni Góra nad Czarnymi, to też warte odnotowania, 6-0. Kuźni nad Hutą, Kochlice wygrywają na Konfeksie, na trudnym terenie, to o czym wspominałeś, no nieobliczalny zespół Stanisława Kwiatkowskiego. Można powiedzieć, że w tym sezonie jest obliczalny, no bo wygrywa jak leci, no przegrał tylko z Męcinką i z Legnickim Polem. Tak. Jeśli dobrze pamiętam. Kaczawa pokonuje Zamet 3-2. No teraz ma Adam znowu ciekawe spotkanie. Zawisza Serby, Legnickie Pole. Boisko w Serbach. Jak Legnickie prognozujesz? Pole. Legnickie Pole jednak? Myślę, że tak, że tam troszeczkę Zawisza im napsuje krwi, no ale ta drużyna potrafi rozmontować każdego w tej lidze i myślę, że jeśli chodzi o aspekt sportowy, no to do każdego meczu w tej lidze, nawet jak to będzie mecz rewanżowy z KS-em Męcinka, to Legnickie Pole będzie podchodziło w roli faworyta. A to już trener Skwarek podkreślał, Paweł Wyżga zmienił stan cywilny, no to Paweł, wszystkiego najlepszego dla ciebie i na małżonki na nowej drodze życia. A my przeanalizujmy komplet wyników z tej serii spotkań. Chojnowianka, Chojnów, Płomienie, Radwanice 1-6, Kaczawa, Mielnice, Zamet, Przemków 3-2, KS Męcinka, Zawisza, Serby 7-2, Konfeks, Legnica, Iskra, Kochlice 1-2, KS Legnickie Pole, Zryw, Kłębanowice 5-0, Kuźnia, Jawor, UKS, Huta, Przemków 5-0, Pogoń Góra, Czarni, Rokitki 6-0, Odrachobienia, Iskra, Księgienice 2-1. Ligowa stawka, KS Męcinka, 9 spotkań, 9 zwycięstw, 27 punktów, KS Legnickie Pole drugie, 21 oczek, Iskra, Kochlice 18, Zawisza, Serby 17, część ligowej stawki zamyka Pogoń Góra z 13 punktami. Dół, no i na dole to, co Adam wspominał. UKS Huta Przemków 3 punkty, Iskra Księgienice 6, Zryw Kłębanowice 7, Chojnowianka 8 i Czarni Rokitki 8 punktów, a tą część otwiera Konfeks Legnica z 12 punktami. Zaczynamy od analizy tego, co działo się w pierwszej grupie legnickiej A klasy, Adam, a działo się, mamy 6 fotorelacji. Może nie będziemy aż tak analizować dogłębnie każdego pojedynczego spotkania. Omówimy sobie, co dzieje się w tej grupie ogólnie po tych wszystkich meczach i po tej kolejce. Poproszę o zdjęcia. No a dzieje się, Adam, sporo. No bo po tych 9 kolejkach no mamy taki stan rzeczy, że
na Wczubie jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Mianowicie po porażkach dotychczasowego lidera Gwardii Białęka z Kaliną Sobin 0-1 i zwycięstwach w derbach gminy Jarzmanowa Dragona Jaczów nad Sokołem, no jest tak, że bardzo się spłaszczyła ta pierwsza czwórka. Po zwycięstwie Górnika Lubin ZS Komornik. Tak. Przede wszystkim ten mecz jest dla mnie kluczowy, no, że ZS Komornik no, zebrał się jednak, bo z tego, co dochodziły do mnie słuchy, było zebranie w Komornikach. No, czy jest sens w dalszym ciągu kontynuować te tegoroczne rozgrywki? No, jak widać, chłopacy wybiegli na boisko i chwała za to, że próbują jakoś, to trzeba powiedzieć jakoś, dokończyć ten sezon. No tak jak wspomniałeś, no, Górnik dogonił Gwardię Białęka dzięki temu i naprawdę jest tam gęsto. Widzimy teraz zdjęcia z Sobina. Kalina też jest bardzo groźna w tym sezonie i to naprawdę, naprawdę może być taka grupa, która będzie tak jak było w tamtym sezonie, bodajże w drugiej grupie, że te dużo było strat punktowych. I to ta sytuacja w grupie pierwszej wymaga to, że trzeba tutaj wygrać tą grupę, żeby awansować. Zgadza się, bo już to drugie miejsce bezpośrednio tych, nic nie da. Tak, no tak, bo to będzie patrząc na to punktowanie, dzielenie punktów. Adam, po tej serii spotkań, no co, Górnik zrównał się punktami z Gwardią Białęka, a za prowadzącą dwójką są Kalina Sobin i Dragon Jaczów, które mają tylko dwa oczka mniej. W następnej kolejce, no, ta następna kolejka powinna nam przysporzyć nie lada naprawdę emocji, ponieważ cała czwórka się mierzy, jak gdyby krzyżuje się. Dragon gra z Gwardią, a Górnik gra z Kaliną. Adam, dojdzie do zmiany lidera, czy nie? W tym momencie analizując, że liderem jest Górnik, który ma tyle samo punktów, co Gwardia i ta dwójka pościgowa z dwoma oczkami straty, czyli Kalina i Dragon. Adam, jak ty to prognozujesz? Myślisz, że będzie nieoczekiwany lider po tej kolejce? Myślę, że się nie zmieni, że Górnik, że to może być sezon Górnika Lubin. No, zaryzykuję mówiąc to tak, no, że to odświeżenie kadry tą młodzieżą, trenerem młodym, czyli Przemysławem Cielewiczem, no w tym sezonie zaskutkuje i liczę na to, bo to by pokazało jakiś trend wszystkim zespołom w tych niższych ligach, że warto postawić na młodszych zawodników, dać im pograć, a to zaskutkuje. Wiemy, ile lat Górnik bił się o wejście do tej klasy okręgowej, bił się doświadczonymi zawodnikami, czasami młodszymi, ale też już troszeczkę ogranymi, no i nie mógł tego dostać. Teraz jest tych młodych chłopaków ściągniętych przez trenera Cielewicza więcej i myślę, że to oni gdzieś tam będą dyktować warunki, chociaż mamy tą czołową czwórkę, a za nimi też bym nie skreślał do końca jeszcze Sokoła Jerzmanowa, pomimo tej wysokiej porażki z Dragonem Jaczów, ale tam zabraknie tego doświadczenia. Adam, ciekawie też było na pewno w Czarnej, gdzie o zwycięstwie gospodarzy zadecydowała bramka w 91 minucie strzelona przez Wiktorię Siciny, tyle że do swojej bramki, no niestety. I wynik 2-1 dla Orła Czerna. Po cztery bramki swoim rywalom wbili zawodnicy Mieszko, Ruszowice i LZS Ostaszu, z tą różnicą, że Mieszko stracił jednego gola w pojedynku z Wiktorią Parchów. Adam, i te zespoły z gminy Chocianów, no, na razie na dole tabeli, no tutaj będziemy pomału szukać gdzieś partnera do LZS-u Komorniki, chociaż to też ciężko mówić o szukaniu partnera w tym momencie, gdy zespoły przed LZS-em mają 4 czy 5 punktów, nawet 7, bo to jest kwestia 2-3 spotkań, żeby to nadgonić i powalczyć o to, żeby się utrzymać jednak. No ale no, bardzo słabo wygląda w tym sezonie dwójka Stalówki w tej A-klasie. No i jeśli ta drużyna, w której dziś występuje prezes Jaskulski, no, nie zacznie punktować, no to mogą mieć spore problemy z utrzymaniem się. Ja myślę, że to byłoby gdzieś przykre dla tej drużyny, która stawia na młodzież czwartej lidze i w tej A-klasie by sobie miała nie poradzić. Adam, no też chciała tutaj przyklasnąć dla Dragonowi Jaczów, który w derbach gminy Jerzmanowa wysoko pokonał Sokół Jerzmanowa 6-2. Doświadczenie. Pierwsza bramka trenera Muchy ogólnie otworzyła wynik tego spotkania. Doświadczenie i jeszcze raz doświadczenie, można w tym momencie powiedzieć. Sokół Jerzmanowa to jest zespół złożony praktycznie z samych młodych zawodników. Dragon ma tych zawodników bardziej doświadczonych i widać tutaj, rozmawiałem też z jednym z chłopaków z Jerzmanowej, no widać tą rękę trenera Muchy w tym zespole i tutaj nie ma dwóch zdań. To jest trener, który gdzieś na pewno dobrze by było, żeby
zespół prowadzi mną w klasie wyższej niż aktualnie. No tego życzymy też trenerowi, bo wiemy, że to ambitny człowiek, zobaczymy, czy mu się uda. Czy z Dragonem, czy może z kimś innym. Poproszę o komplet wyników z tej serii spotkań. Korona Czernina, Fortuna Obora 12-2. No, takiego też obrotu sprawy, powiem szczerze, się nie spodziewałem po ostatnich wynikach Fortuny. Sokół Jerzmanowa. Gołą 11 pojechali do Czerniny i tradycyjnie, jak to się mówi, 4 mecze w domu, 4 zwycięstwa, 5 meczów na wyjeździe, 5 porażek. Sokół Jerzmanowa, Dragon Jaczów 2-6, LZS Ostaszów, Stal 2, Chocianów 4-0. Łagoszowia, Łagoszów, Zadzior, Buczyna 1-2, tam był wynik. Jeśli chodzi o pozostałe mecze, RZS Komorniki, ZZPD Górnik Lubin 0-6, Kalina Sobin, Gwardia Białęka 1-0, Orzeł Czerna, Wiktoria Ściny 2-1, Mieszko Ruszowice, Wiktoria Parchów 4-1. Ligowa tabela, Gwardia Białęka 24, ZZPD Górnik Lubin 24, Dragon Jaczów 22, Kalina Sobin 22, 18 Sokół Jerzmanowa. Tą część ligowej stawki zamyka Beniaminek z Ostaszowa, punktów 13. A tą drugą połówkę otwiera Korona Czernina 12, a tak jak Adam wspomniał, na dole LZS Komorniki, Łagoszowia, Łagoszów i Stal 2 Chocianów, z tym, że LZS 0 punktów, a te dwa zespoły po 4. Wiktoria Parchów 5 i Wiktoria Sieciny 7. Druga grupa Legnickiej Klasy. Tutaj byliśmy na meczu w Snowidzy, gdzie swoje pojedynki rozgrywa Park Targoszyn, tym razem z Gromem Gromadzeń Wielowieś. Byłeś na swoim meczu. Byłem na swoim meczu, zgadza się. Także, ale rozmawiałem tylko pod kątem Targoszyna, więc... Bo nie miałeś siły już na więcej wywiadów po 10 minutach. O tym porozmawiamy po materiale wideo, w którym miałem przyjemność rozmawiać ze szkoleniowcem drużyny z Targoszyna. Poproszę o materiał. Powiem tak, spotkanie, wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężkie. Jak to się z różnych źródeł dowiedzieliśmy, że w drużynie Gromu gra dwóch Brazylijczyków, no w sumie to jest coś nowego, prawda, no, w tych naszych niższych ligach. No wiedzieliśmy, że lubią pograć w piłkę, prawda, że potrafią z piłką wiele rzeczy zrobić, ale sam jak tutaj widzicie, to boisko, według mnie to jest dużo przypadków, prawda, na tym boisku się gra, to wiadomo, piłka skacze niemiłosiernie, no to była taka bardzo dobra, jakby to powiedzieć, sprawa dla nas, że po prostu nie mogli rozwinąć swoich skrzydeł, prawda? Co potrafią grać na innych boiskach równiejszych. Uważam, że remis jak najbardziej zadawala, bo po prostu widzicie sami, przy drugiej bramce bodajże piłka skozłowała, bramkarz nie złapał, no wpadła pod poprzeczkę, tak? Ale remis jak najbardziej, no. Szkoda mi, powiem szczerze, w tamtym tygodniu punktów straconych, bo mogliśmy też przy odrobieniu szczęścia nawet to wygrać, ale niestety, gramy dalej. Powiem szczerze, nie. Po pierwszych chyba 6 kolejkach, gdy w pierwszym zespole miałem 7-2000 rok chłopaków, po prostu nie szło tak, jakby trzeba, prawda? Przegrywają fizycznością, to nie ukrywam, widać. Wróciło 4 kolegów do gry. Teraz na dzień dzisiejszy mamy, że chyba 4 czy 5, którzy grają w pierwszym składzie 2000. Czy w szatni? Nie, no brakuje punktów, nie ukrywam, prawda? Na pewno się nie kłócimy, próbujemy na treningach, po 10 osób nas jest, grać swoje, prawda? Mam nadzieję, że już niedługo wrócimy, na to, co cały czas powtarzam, na swoje boisko i tam naprawdę podejrzewam, że jestem jeszcze do gadania jednego napastnika, nie będę zdradzał szczegółów, ale jak wrócimy na swoje boisko, to będzie całkiem inna gra. Ja jestem pełny optymizmu i czy to przedostatnie, a drużyna, jak tu jesteśmy, ale cały czas twierdzę z tymi chłopakami, że do ostatnich kolejek całej rundy na pewno nie oddamy tak łatwo miejsca w A-klasie. Adam, rozmawiałem z trenerem z Targoszyna, zresztą sam miałem okazję pobiegać po boisku, więc na potwierdzenie słów. Pograć piłkę, nie pobiegać, no, przyznam się. Młody zespół i kilku naprawdę ciekawych chłopaków. Co z drugiej strony, no na pewno, tak jak też trener podkreślał, grę w piłkę uniemożliwiały warunki, no boisko w Snowidzy nie należy do najlepszych. Dużo przypadkowości, nawet bramki były takie kuriozalne, dwie bodajże. Także no to też jak gdyby odzwierciedla wynik spotkania. Na pewno mecz nie był dobrym widowiskiem, bardziej męczarnią chyba dla kibiców, aniżeli czymś przyjemnym. No to tak mówię, bardzo obiektywnie. Dlatego jednym przyjemnym aspektem, kiedy ostatni raz byłeś kapitanem jakiegoś zespołu? To najtrudniejsze pytanie dzisiejszego odcinka.
Chyba nie sięgnie. Nie, nie znajdę tak na szybko. Kiedy wsparcie chyba nie byłem, nie, wsparcie chyba ani razu. W Księgienicach tym bardziej, ojej, aż tak dawno. Od Reścinowa chyba kiedyś miałem przyjemność wyprowadzać kapitan za trenera Lewandowskiego, Michała, także tak, chyba tak było. Który rośnie? Ojej, to było z 8 lat temu, ale fajnie, fajne uczucie, gdzieś tam starałem się charyzmą chociaż pomóc, bo no, ten mecz nie należał do najlepszych, ogólnie w naszym wykonaniu, naszej drużyny. Ale myślę, że swoje jeszcze ugramy w tej rundzie. Adam, co do innych spotkań. No, lider Mewa Kunice niespodziewanie traci punkty po remisie z Transportowcem Kłopotów Osiek 1-1 na własnym boisku, więc no, też nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. To mówię, no, to był jeden z meczów, w którym najmniej bym się spodziewał tego, że Transportowiec może urwać punkty, chociaż dziś pisząc zapowiedź tego spotkania podkreślałem, że tutaj ważną rolę w tym meczu może zagrać w drużynie z gminy Lubin Kuba Wiśniewski. I okazało się, że sprawdziło się to. Wiśnia obronił karnego i to gdzieś też dodało chłopakom mocy i wielkie brawa za ten remis. No bo to pokazuje, że po początku tym słabszym w wykonaniu Transportowca ta drużyna robi postępy i nawet w tej A-klasie przerzuciła się na to granie A-klasowe i pod wodą Przemka Kotlarza no, naprawdę spisuje się bardzo dobrze. Adam, po takim chwilowym dołku mam wrażenie na właściwe tory wróciła Sparta Parszowice, która pokonuje Dom Stowarzyszenia Siedliska no i awansuje na pozycję wicelidera. No tak, no można powiedzieć na lidera grupy pościgowej. No ja i tak będę się upierał przy tym, że jeśli chodzi o awans, to niech Kunicą w tym sezonie nie zagrozi. Wiadomo, mogą tracić punkty w pojedynczych meczach, no ale tu będzie rozgrywka o drugie miejsce, które też może okazać się bardzo ważne, bo tak jak wspominaliśmy, w grupie pierwszej tych zespołów walczących awans też jest bardzo dużo i ta będą tracić punkty. Jeśli tutaj ktoś będzie w stanie regularnie punktować, no to kto wie, czy ten drugi zespół właśnie z tej grupy nie awansuje do klasy okręgowej. Adam, no to kolejarz ostatnio standardowo wysoko przegrywa, tym razem 0-10 u siebie z Czarnymi Dziewin. No, dla mnie trochę niespodziewanie przegrywa Orzeł Mikołajowice z Tęczą Kwietną. A tam mogło się wiele wydarzyć, no Tęcza Kwietną no, w tym sezonie naprawdę spisuje się co najmniej mówiąc solidnie, jeśli mówimy na Beniaminka, tych punktów nazbierała już naprawdę dużo. Orzeł też spisuje się dobrze, ale to było spotkanie tego typu, że tu każdy wynik mógł paść. Jedno było pewne, że to będzie wyrównane spotkanie. Adam, zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań drugiej grupy legnickiej A-klasy. Poprosimy o tabelę. Rodło Granowice po raz kolejny przegrywa, tym razem z Albatrosem Jaśkowice 0-2, Dom Stowarzyszenia Siedliska Sparta Parszowice 0-1, Orzeł Mikołajowice Tęcza Kwietno 0-1, Mewa Kunice KS Kłopotów 1-1, Wilki Różana wyszarpały zwycięstwo z Unią Miłorodzice 4-3, KS Winnica Bazalt Piotrowice 0-1, Kolejarz Miłkowice Czarni Dziewin 0-10, Park Targoszyn Grom Gromadzeń Wielowieś 3-3, ligowa tabela, Mewa Kunice 22, Sparta Parszowice 19, Czarni Dziewin 18, Dom Stowarzyszenia Siedliska i Tęcza Kwietno po 17 punktów. Proszę zobaczyć, KS Winnica. I masz odpowiedź właśnie, dlaczego mówiłem, że nie może być niespodzianką zwycięstwo Tęczy Kwietno nad Orłem Mikołajowice. 5 punktów straty do lidera? Do lidera, tak. 5 punktów straty. KS Winnica na miejscu 6 z 6 oczkami straty, Albatros Jaśkowice i Orzeł Mikołajowice 7 punktów straty do Mewy Kunice. Do ligowej tabeli. Kolejarz Miłkowice 0 punktów w 9 kolejkach, aż 64 stracone bramki. Park Targoszyn 5, Rodół Granowice 5, KS Kłopotów 9 punktów. My przenieśmy się do klasy A grupy trzeciej. Króciutko omówmy sobie to, co się wydarzyło. Lider rezerwy Górnika Złotoryja pewnie wygrywają 7-0 na własnym boisku z ostatnią burzą Gołaczów. No tutaj chyba jedno z ważniejszych spotkań to przyszłość Prusice pokonuje Orła Zagrodno aż 3-0. Adam, no muszę ci przyznać rację, mówiłeś to kilka tygodni temu, jak ja rozpływałem się, można powiedzieć, nad grą Orła Zagrodno i w zasadzie może nie nad grą, nad wynikami. Powiedziałeś jasno, Radek, poczekajmy, ocenimy ich po spotkaniach właśnie ze Skorą Jadwiśń, przyszłością Prusice. No i gdzieś to się potwierdziło, te dwa mecze przegrane.
można powiedzieć, bez zmian, bo w poprzednich sezonach Orzeł też był zespołem, który wygrywał z zespołami właśnie będącymi za sobą w tabeli, a przegrywał z tą ścisłą czołówką, przez co nie był brany gdzieś tam pod uwagę, jeśli mówimy o awansie do klasy okręgowej. Adam, Orlik Okmiany pokonuje Wilkowiankę 3-0 i jest na najniższym stopniu podium. Gdzie jest granica możliwości według ciebie Orlika? W klasie okręgowej. No, to odważnie powiem szczerze, bo na ten moment nie wydaje mi się, że są mocniejsi od przyszłości Pruszyc. Ale mogę się mylić, jak już niejednokrotnie się myliłem, więc nie chcę im odbierać, bo dla mnie, ja już podkreślam to od kilku tygodni, dla mnie to jest jedno z największych zaskoczeń we wszystkich ligach. Beniaminek, który tak świetnie sobie radzi. A to jest Beniaminek, który ma zawodników grających wcześniej w A-klasie czy w klasie okręgowej. To nie jest Beniaminek z przypadku, który gdzieś tam się wziął i to jest zespół, który został zbudowany w B-klasie. To nowe boisko też zachęca do tego, żeby być w tym klubie. I to jest zespół, który, no, tak jak mówię, no, w przypadku dwóch, trzech wzmocnień zimą, no to ta drużyna nie będzie gorsza, a powiem więcej, już teraz nie jest gorsza, nic, przyszłość Prusice czy Skora Jadwisi. No, ja wcale nie będę zaskoczony, jak w ten weekend Orlik pokona w Prusicach miejscową przyszłość. No właśnie, bo teraz taki mecz też na pewno można zaprosić Państwa, bo jak gdyby na tą grupę A klasy, no, trzeba powiedzieć, że to jest mały hit na razie, patrząc na ligową tabelę. Tak, jak mówię, dla mnie nie będzie niespodzianką tutaj wygrana Orlika Okmiany, choć wydaje się, że minimalnym faworytem ze względu na własne boisko jest przyszłość Prusice, ale przyszłość, pamiętajmy, to osłabiona przed tym sezonem odejściem Adama Pałki, to też nie jest ta sama przyszłość, która była i na pewno jest do ugryzienia przez tak zespół ambitnie walczący jak Orlik Okmiany. Skoro Jadwisin zbiła Nysę Wiadrów aż 9-0, a my zobaczmy komplet wyników z tej serii spotkań. Nysa Wiadrów, Skoro Jadwisin 0-9, Urpal Sokół Krzywa, Feniks Pielgrzymka 6-1, Płomień Michów, Błękitnik Kościelec 0-1, Górnik 2 Złotoryja, Burza Gołaczów 7-0, Orzeł Zagorodno, Przyszłość Prusice 0-3, Orlik Okmiany, Wilkowianka Wilków 3-0, Huragan Proboszczów LZS Lipa 3-0, ligowa tabela, Górnik 2 Złotoryja, 9 spotkań, 24 punkty, Przyszłość Prusice 22, Orlik Okmiany 19, Skora Jadwisin 18, Orzeł Zagrodno 18 punktów. Tą część ligowej tabeli zamyka LZS Lipa, a tą drugą połówkę otwiera Wilkowianka Wilków 12 punktów. Na samym dole Nysa Wiadrów, Burza Gołaczów po 3, Urpal Sokół Krzywa, Feniks Pielgrzymka po 4 punkty. Adam, przyszła pora na B-klasę, oczywiście grupa pierwsza. Trzy materiały zdjęciowe z trzech spotkań. Poproszę o zdjęcia. Pewnie swoje spotkanie wygrywa lider z Przedmościa i to z trzecim w tabeli, z trzecimi rezerwami Sparty Grębocice aż 6-1. Już po 25 minutach gospodarze prowadzili 2-0, więc jak gdyby mecz już od samego początku ustawiony, Adam, pod dyktando. No tak, po ostatnim spotkaniu Sparty Grębocice rezerw z Wiktorem Borek zastanawiałem się, czy Grębociczanie nie będą w stanie nawiązać wyrównanej walki również ze Spartą Przedmościa. No okazało się inaczej. No i Sparta pokonuje i można powiedzieć jest 2 punkty przed Wiktorią Borek po spotkaniach z czołówką. Adam, również niepokonana w dalszym ciągu jest drużyna Wiktorii Borek, która tym razem na własnym boisku rozbiła Sokoła Niechlów aż 9-2. Przełomowym momentem spotkania było 5 minut meczu pomiędzy 62 a 67 minutą, kiedy to gospodarze strzelili aż 4 bramki swoim rywalom, no i jak gdyby szybko wybili gościom z głowy korzystny rezultat w tym meczu. W dolnych rejonach tabeli Amator Wierzchowice rozbił outsidera z Kłobuczyna 8-1, a hatrykiem popisał się Maciej Jefimiak. Do przerwy gospodarze prowadzili w tym meczu już 5-0, więc tutaj pełna dominacja Amatora. No ale też trzeba powiedzieć, że KS Kłobuczyn to ostatni zespół ligowej stawki, który jeszcze chyba nie przypunktował. Tak, nie zapunktował. 8 spotkań, 8 porażek. No tak, jeśli może najważniejsze, co się dzieje, to na czubie tabeli. W trzech ostatnich kolejkach byliśmy świadkami między sobą rozbijania się z obydwu Spart i Wiktorii Borek. No tak jak wspomniałem, no, z tych bezpośrednich spotkań najlepiej wyszła Sparta Przedmościa, która zdobyła w nich 4 punkty. Wiktoria Borek 2, Sparta Grębocice rezerwy 1 punkt. No to pokazuje, że to jest naprawdę wyrównany poziom pomiędzy tymi zespołami
i no, ta walka o awans do klasy A będzie toczona wiosną do samego końca. Adam, zobaczcie komplet wyników z tej serii spotkań. Amator Wierzchowice KS Kłobuczyn 8-1, Błyskawica Luboszyce Skarpa Orsk 4-1, Wiewierzanka Wiewierz Odra Grodzic Małe 3-2, Wiktoria Borek Sokół Niechlów 9-2, Sparta Przedmoście Sparta 2 Grębocice 6-1, Zryw Kotla LZS Koźlice 2-3. Ligowa tabela: Sparta Przedmoście 22 punkty, Wiktoria Borek 20, LZS Koźlice 18 punktów. Na dole ligowej stawki KS Kłobuczyn 0, Skarpa Orsk 3, Zryw Kotla 5 punktów. Króciutko o tym, co działo się w drugiej grupie legnickiej B-klasy. Rezerwy Zametu nie wyszły na boisko, Adam, w Przemkowie. To jest dla mnie dziś przerażająca sytuacja. No, nigdy nie będę pochwalał. No, jakby nie rozumiem jednej rzeczy, podstawowej rzeczy. Jak można nie dać znać zespołowi Siedlec, no, że nie zbierze się zespołu? Po co Platan jechał do tego Przemkowa? No to jest narażanie innych zespołów, szczególnie w B-klasie, na koszty, które są niepotrzebne, szczególnie, że no... Adam, ja pójdę troszeczkę dalej. Po co się zgłaszać w ogóle do rozgrywek? Dobra, to może się zdarzyć, że jeden czy... Ale u siebie? No dobra, no może się zdarzyć. No są różne sytuacje losowe. No ale nie rozumiem tego, że naraża się kogoś na koszty. No wiesz, no to jest prosta zasada. No trzyma covery, wylatuje z ligi. No tutaj się trafił jeden. Więc może się zawsze może, wiesz, wypaść taka sytuacja, gdzie nie wiem, są jakieś wesela, nie wesela i ktoś nie ten. No ale ja nie rozumiem tak czy inaczej. No jednej podstawowej rzeczy. Czemu nie poinformowano Platana Siedlce, żeby on nie jechał do Przemkowa? To jest koszty busa, czy cała niedziela tak naprawdę rozwalona, no bo z Siedlec do Przemkowa no jest kawałek drogi, jakby nie patrzeć, szczególnie na B-klasę, to jest z 40 minut drogi w jedną stronę, oczekiwania, wyjścia na boisko i odgwizdania walkowera. No, jakby nie można tego powiedzieć, że nie będzie zespołu, no nie jedźcie, bo nie ma po co. No tak. Podobna sytuacja w Polkowicach, gdzie nie dojechały, znaczy niekompletnym składzie przyjechał zespół z Suchej Górnej, no i sędzia zmuszony był odgwizdać walkowera, no ale tutaj różne opinie, czy to ze względów osobistych, czy też po prostu, no, ktoś nawet poddał, gdzieś rzucił taki argument, że po prostu no, nie chcieli za wysoko przegrać piłkarze z Suchej Górnej, ale ja akurat w to nie wierzę. Ja akurat tutaj, no tak jak gdzieś chłopaków z Polkowic bardzo lubię, jeśli chodzi o klub, no ale ten post, który pojawił się na fanpage'u Górnika Polkowice, był zbędny, piszący o jakichś skandalach i innych tego typu sprawach. No, takie rzeczy się zdarzają i takie rzeczy też się zdarzają. Ale wiesz, tutaj teraz jak gdyby nie będę złośliwy, tylko no, takie są realia, powiem tak. Tak jak ty powiedziałeś, w przypadku zespołów, powiedzmy, z klasy okręgowej, że nie przestawiły się na grę w czwartej lidze, to tak też powiem, no... Chyba Polkowiczanie nie są przygotowani na takie rzeczy, no bo no tak, na tak no niskim szczeblu rozrywkowym, ale to było niepotrzebne. To nie smak, oczywiście, nie smak, no. Oczywiście. Pisanie o skandalu, że ktoś się nie zebrał i... Zgadza się. No, to niepotrzebne, no, to jest gdzieś niepotrzebne działanie klubu z Polkowic, no bo takie rzeczy no, powinno się tak naprawdę przemilczeć i tym bardziej, że wiemy, jakie wyniki padają, nawet jakby to było z sytuacji tego, że klub nie chciał przegrać wyżej, to i tak powinno zrobić się jednostkę treningową dla tych zawodników i wziąć te trzy punkty, które i tak nic nie zmieniają. Zgadza się. Teraz głos podejmuje Polkowice. No, ja chcę pytać, czy są w stanie się przeciwstawić, bo wiemy, że będzie o to bardzo niezwykle ciężko. No tym bardziej, że tam chyba pauzeczka jest w trzeciej lidze, więc z tego co pamiętam, więc fajny trening dla podopiecznego trenera Dowiego. Na tabelę z wynikami. Poproszę o tabelę z wynikami. Walkover na korzyść Górnika 2 Polkowice w nieodbytym pojedynku z Kuprytem 0-2 Sucha Górna, Błysk Studzionki, Perła Potoczek 3-6, LZS Żelazny Most, LZS Nowa Wieś Lubińska 0-3, Zamęt 2 Przemków, Platan Siedlce, tutaj też wiemy, Walkover 0-3, Wiktoria Tymowa, Relaks Szklary Dolne 3-2, Unia Szklary Górne, Sparta 2 Rudna, rozbita Sparta 2 Rudna przez Unię 7-1. Ligowa stawka? Górnik 2 Polkowice 24 punkty, Kosmos Korzyn 18, Unia Szklary Górne i Platan Siedlce po 15 oczek, dół ligowej tabeli, LZS Żelazny Most 3, Kupryt 0-2 Sucha Górna 3, Błysk Studzionki 4 punkty. Trzecia grupa legnickiej B-klasy. Rezerwy Iskry wygrywają 4-2 z liderem z Raszówki, a to może od razu zobaczmy komplet wyników. Jeszcze raz poproszę ligową tabelę, znaczy w zasadzie zestaw par z tej ostatniej kolejki. Arka Trzebnice, Iskra Niedźwice 7-1, Kryształ Chocianowiec, Kaczawa 2, Bieniowice 6-3, Orlik 2, Okmiany, Mewa, Goliszów 3-14, Starto Setnica, LZS Biała 1-4, Huzar Raszówka,
Iskra 2 Kochlice 2-4, Zryw Stary Łom, Wiktoria Niemstów 0-0, Radziechowianka Radziechów i Karmiło Gostowice 2-6, ligowa tabela. Iskra 2 Kochlice po tym zwycięstwie nad... A pamiętasz, co mówiłem tydzień temu, że Kochlice wygrają z Rzeszówką? Po właśnie po tym zwycięstwie zameldowały się rezerwy na pierwszym miejscu. Dwa punkty mniej Huzar Raszówka i Arka Trzebnica. Adam też mu podkreślał tą dobrą dyspozycję Arki Trzebnice, która gdzieś tam pnie się w tej ligowej stawce. I Karmiło Gostowice punktów 17. Dół ligowej tabeli. Orlik 2 Okmiany, Start Osetnica, Wiktoria Niemstów po 3 punkty. Tuż nad nimi Iskra Niedźwiedzice i LZS Biała 4 punkty. Czyli muszę tylko sprostować jedną rzecz, tak jak powiedziałem o trzeciej lidze, że no Zagłębie do rekordu pojedzie, pierwszym zespołem nie pojedzie, bo tak jak teraz właśnie sobie przypomniałem przy okazji tych rezerw Polkowic, no jest pauza w trzeciej lidze, więc trzecioligowcy nie grają. Więc no, współczuję zespołowi Kłosowa Moskorzyn, no to trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie. Prawdopodobnie jednym spotkaniu. Tym bardziej, że powiedzmy jak na tą ligę wymagający rywal. No i też i fajne boisko w Moskorzynie, które pozwala na fajną jednostkę treningową dla zespołu z Polkowic. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie trener Dobi. Czwarta grupa, lider Błękitni Koskowice remisują na własnym boisku 3-3 z Kamposem Lusina. Zobaczmy, o właśnie widzimy komplet wyników. LZS Budziszów Wielki, Gama Ujazd Górny 2-2. Zjednoczeni Gościsław, Korona Kawice 0-2. Cicha Woda Tyniec Legnicki, Orzeł Kanary 5-0. Błękitni Koskowice 3-3 z Kamposem Lusina. No i tutaj mecz walki w Rosochatej, gdzie Krokus Kwiatkowice, jeżeli dobrze kojarzę, w pewnym momencie prowadził już 3-0, no ale Unia podniosła się i walczyła do końca, ostatecznie 2-3. Ligowa tabela. Krokus na prowadzeniu, tyle samo punktów, co Błękitni Koskowice, aczkolwiek tutaj jest chyba odwrotnie, no bo to w bezpośrednim spotkaniu lepszy zespół z Koskowic, jak dotąd, po 19 punktów. Korona Kawice na najniższym stopniu podium, 15 oczek i za jej plecami Kampus Lusina 14. Dół ligowej stawki, Czarni Golanka Dolna 1, Gama Ujazd Górny 5, LZS Budziszczów 6 punktów. Ostatnia grupa Legnickiej B-klasy i ostatnie mecze, które dla Państwa na dziś przygotowaliśmy. Zacznijmy od pojedynku Zjednoczonych Snowidza z Tatrą Krzeniów. Poproszę o materiał nagrywany w przerwie tego meczu. No szczerze, naprawdę gramy bardzo słabo tą pierwszą połowę, ale w naszym wykonaniu zazwyczaj wygląda tak, że jedną połowę mamy słabszą, drugą zawsze mamy lepszą. Także wierzę, że jeszcze Wierzbańcach też przegraliśmy na zero, zdobyliśmy 5 bramek. Tutaj też liczę na kolejne bramki, także myślę, że tam spokojnie wygramy. No jestem bardzo zadowolony z gry moich kolegów, ponieważ strzeliliśmy bramkę, robimy sytuację. I pomimo braków kadrowych dzisiaj oraz braków kadrowych w całej rundzie od początku się zmagamy właśnie z brakami kadrowymi. Jesteśmy zadowoleni z naszej gry, także mam nadzieję, że wynik będzie korzystny dla nas. Przede wszystkim rozpoczęliśmy w trochę rezerwowym składzie. Bramkarz na bramce stał po raz pierwszy w lidze od pierwszej minuty. Na skrzydle też zawodnicy grali, którzy nigdy nie grali w pierwszym składzie, także teraz robimy zmiany i nastawiamy się na ostrą grę. Wie pan, co powiem, różnie mówię, braki kadrowe, czasami też różne jakieś losowe sytuacje, typu nie wiem, chłopaki na weselu, jakiś kawalerski, szkoła, choroba. Pomimo dosyć szerokiej kadry cały czas zmagamy się z problemami kadrowymi i tak to wychodzi. Ja powiem tak, szczerze, walczymy o podium. I nie ukrywam, że w naszym zasięgu jest to trzecie miejsce minimum, a trochę straty niepotrzebne z Kuźnią Jawor, tak samo jak i w zeszłym tygodniu z Nową Wsią Złotoryjską. Przegrywamy po 3-1, a mamy 4-5 sytuacji sam na sam z bramkarzy, nie wykorzystujemy te mecze. Te mecze były do wygrania, a je po prostu przegrywamy. Brakuje nam też napastników, bo co 2 tygodnie mamy napastników z powodów zawodowych i tak wychodzi, że co 2 tygodnie te mecze przegrywamy. Także jeśli dzisiaj będzie naprawdę źle, to za tydzień wygramy z Lubiatowianką. Adam, na przykładzie Zjednoczonych Snowidza potwierdza się ta opinia, że jednak dużo ciężej jest awansować z ligi, niż się w niej utrzymać, tak? No, widzimy zespół, który 3 sezony grał na poziomie A-klasy, no, ale był na ostatnich miejscach, ale mimo wszystko, tak? Gdzieś miał możliwość podnosić swoje umiejętności, konfrontować się w teorii z lepszymi zespołami, grać na wyższym szczeblu rozgrywkowym. To jest chyba najlepsze stwierdzenie, niż podnosić swoje umiejętności. No tak, ale no chodzi mi też o to, że jak gdyby konfrontować się z najlepszymi też w klasie, to masz możliwość rozwoju. No to pokazuje, że gdzieś tam ten środek chyba stawki to jest maks, co gdzieś tam na ten moment, no może przesadzam, no ale powiedzmy miejsca
5-8, no to takie chyba optymalne na dzień dzisiejszy dla Zjednoczonych. Tak, aczkolwiek na tle solidnego rywala, jakim jest Tatra Krzeniów, remis 1-1, to też na pewno dobry wynik. Tak naprawdę bardzo rzadko się trafia sytuacja taka, jak była w Chojnowie, gdzie po spadku z ligi chyba rok później od razu był powrotny awans, jeśli dobrze pamiętam. Albo dwa sezony. No, ale to był od razu szybki powrót. Szybko drużyna się odbudowywała. Bardzo szybko udało się to odbudować. No, z reguły zespoły, które spadają z ligi, no, w kolejnych sezonach mają problemy, żeby powrócić. To samo, nie wiem, mamy w grupie pierwszej z Zrywem Kotla. Jest też kilka innych zespołów, choć trzeba jasno powiedzieć, że ostatnio z tej klasy to mało kto spada w ostatnich latach, więc ciężko mówić o odbudowywaniu się, no ale akurat jeśli już... Może tym bardziej jest ciężej awansować, bo nie spada. Że ciężej jest spaść. No, dokładnie. No, tak. Dokładnie. Adam, dobra, jeszcze jedno spotkanie. Ratej Paszowice, czyli ostatni zespół ligowej stawki, podejmował Płomienia, Nowa Wieś Grodziska. No, mieliśmy przyjemność rozmawiać z trenerami na samym początku tego spotkania o wyniku. Porozmawiamy po materiale wideo. Nastawiam ich w ten sposób, żeby nie patrzyli nigdy na tabelę, bo patrzenie na tabelę właśnie robi taką krzywdę, jak zaczęli mecz, no nie? Żeby wychodzić od początku skoncentrowani. To nie jest pierwszy mecz, w których pierwsze 5-10 minut oni jeszcze nie są odpowiednio zmotywowani. Dopiero wchodzą w mecz. Tak było zresztą w Nowej Wsi, gdzie pierwsze 6 minut spali, a dopiero później zaczęli grać z minuty na minutę coraz lepiej. Są problemy największe właśnie z wejściem w mecz z tym zespołem, ale zespół ma duży potencjał i myślę, że nie jeden zespół będzie miał z nimi problemy, z naszym zespołem. Brakuje rutyny. Mamy za dużo młodych zawodników. No, na razie jeszcze sobie nie radzą, ale pierwsze minuty pokazały, że są jakieś promiki nadziei. I myślę, że to się powoli rozkręci. Czy powiem szczerze, że miałem krótki okres przygotowawczy, teraz dopiero powoli robimy jakieś małe kroki do przodu i pierwsze kolejki właśnie wyglądały tak, że jeszcze nie byliśmy odpowiednio przygotowani do rozgrywek. Przede wszystkim trzeba stawiać na młodzież. No, pokazuje się młodzieży trochę, ale to jeszcze wszystko za mało jest. No i tak jak mówiłem wcześniej, brakuje nam 3-4 ludzi starszych, którzy poprowadzą grę, to młodzież poprowadzą, nie? Sami jednak sobie nie dadzą rady, a te pierwsze pytanie było, do jakiegoś czasu było fajnie, jak to się wszystko układało, dużo ludzi było zaangażowanych, no ale w pewnym momencie, tak jak się mówi, nic nie może wiecznie trwać. I niestety przyszedł ten moment, że bałagan się zrobił i się to rozsypało, nie? I teraz zaczynamy to tworzyć od nowa, w bólach, ale myślę, że spokojnie jakoś to przetrzymamy i zaczniemy grać już na takim poziomie, żeby nie było wstydu i obciachu. Adam, no mecz zakończył się wynikiem 2-14. Ratej Paszowice, zespół, który no kilka, już też sporo lat temu, ale grał na poziomie klasy okręgowej, długo na poziomie A-klasy. No takie też upadek troszeczkę, jak w przypadku Zrywu Kotla. Gdzieś to dołowanie w B-klasie. No troszeczkę mi się to kłóci na mojej mapie piłkarskiej tutaj w naszym regionie. No tak, no, ale to dużo powiedzieć. Czasami takie sytuacje no są. Ważne, że pomimo tego, że równia pochyła ciągnie na samo dno, można powiedzieć, tej B-klasy, to trzeba szukać tu pozytywów. Pozytywem jest to, że no, ludzie zaangażowani w ten klub nie poddają się i dalej prowadzą ten klub, bo wiem, że już niejednokrotnie mieliśmy sytuacje, w których no przy tak drastycznych spadkach, jeśli chodzi o poziom sportowy, no drużyna się totalnie rozsypywała i nie przystępowała do rozgrywek. No, w Paszowicach próbują to odratować, odbudować na nowo i wielkie brawa dla zarządu, dla trenera i dla samych zawodników, że podjęli rękawice i chcą ten klub jeszcze uratować. Tak, jest sporo zawodników z tego, co rozmawiałem, ludzi chętnych do tego, aby pograć. No może na razie ten wynik tego nie pokazuje, ale gdzieś jakiś plan, że tak powiem, naprawczy jest tego wszystkiego. Jak będzie? Zobaczymy. Adam, na pewno też jak gdyby wydarzenie w tej grupie to zwycięstwo Lubiatowianki Lubiatów nad Orłem Wojcieszym 3-2. No i Lubiatowianka zbliża się do tej czołówki. No mówię, rozmawiałem też gdzieś z trenerami, z zawodnikami z tej grupy, no i oni podkreślają, że jednak Lubiatowianka tutaj jest głównym faworytem do zwycięstwa, mimo tego, że na razie tabela no, jest jak jest. Jeśli można było przeczytać, no blisko 200 osób na meczu, z tego 30 z Wojcieszyna, to też jest fajne, no
Dla mnie lubię to, jaka mogła być faworytem, bo biorąc pod uwagę, co tam się dzieje wokół klubu, chwalimy KS Legnickie Pole w Okręgówce, ale myślę, że tutaj podwójnie trzeba pochwalić Lubiatów, no, bo są dwie klasy rozgrywkowe niżej. Oczywiście. A też to wygląda na pewno bardzo fajnie i taki zespół dodałby kolorytów A klasie. Pewnie, że tak, jak najbardziej życzymy. Fajnie, aby kiedyś był jakiś mecz Lubiatowianka, KS Legnickie Pole w Pucharze Polski na przykład. O, super, super wydarzenie. Super sprawa by była. Żeby kibice też mogli troszeczkę tutaj dodać kolorytów. Porywalizować między sobą. Super, więc na jakieś tam, oczywiście, sportowe przyśpiewki. Zobaczmy komplet wyników z piątej grupy Legnickiej B-klasy. Iskra Jerzmanice-Zdrój, Lechia Rokitnica 0-3, Huragan Nowa Wieś Złotoryjska, LKS Chełmiec 3-2, Zjednoczenie Stowidza, Tatra Krzeniów 1-1, Sokół Sokołowiec, Platan Sichów 1-6, Rataj Paszowice, Płomień Nowa Wieś Grodziska 2-14, Lubiatowianka Lubiatów, Orzeł Wojcieszyn 3-2. Ligowa tabela. Kuźnia 2 Jawor na prowadzeniu 21 punktów w 7 spotkaniach, komplet zwycięstw, 9 bramek straconych, 31 strzelonych, Orzeł Wojcieszyn 18, Lubiatowianka, która ma jeden mecz rozegrany mniej niż Orzeł, tych punktów 16, no i Huragan Nowa Wieś Złotoryjska również 16 punktów, dół ligowej stawki, Rataj Paszowice ostatni 0 punktów, Sokół Sokołowiec 3, LKS Chełmiec 6 punktów. Adam, kończąc dzisiejszy program, chciałbym Cię zapytać, dla Ciebie, który mecz wysuwa się na numer 1 tego zbliżającego się weekendu? Ciężko jest tak powiedzieć, który mecz będzie tym numerem 1, no gdzieś przez pryzmat tego, że od urodzenia mieszkam w Lubinie, no to będę gdzieś przykuwał oko, szczególnie na spotkanie z ZPD Górnika z Kaliną sobie, no tak jak wspomniałem. Jestem z Lubina, trener Cielewicz był moim trenerem najdłużej za czasów mojej gry w Zagłębiu, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a szczególnie to, tak jak wspominaliśmy, ta pierwsza czwórka grająca między sobą w tej grupie A klasy, no to będą spore emocje i tam może się sporo namieszać, bo może ktoś odskoczyć na większą ilość punktów, a może też odpaść no, na taką ilość punktów, że będzie ciężkie później do nadgonienia. Oczywiście, Adam, też życzymy, teraz mi się coś nasunęło w stosunku do tego, co powiedziałeś wcześniej, życzymy oczywiście Iskrze Księgienice utrzymania się w klasie okręgowej, ale mówię, że moglibyśmy zostać bez przedstawiciela z gminy w klasie okręgowej, ale może być tak, że Górnik awansuje do tej okręgowej. Gminy wiejskiej. Podkreśliłem, z gminy wiejskiej. A, to przepraszam. Dobrze, tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Zapraszamy na boiska, bo będzie się działo. Za uwagę dziękuję Państwu, Radosław Salamon. Radosław Michalik. Do zobaczenia.